Zacznijmy od pisania naszego skanera do portów w Pythonie. I na początku będziemy musieli zaimportować kilka bibliotek. Czyli zaczynamy od naszego słowa import. Zaimportujemy bibliotekę py Figgle, bibliotekę this oraz socket. Dodatkowo z daytime zaimportujemy daytime. Możemy przystąpić do pisania naszego kodu. Wyświetlmy sobie nasz banner. Odnieśmy się do zaimportowanej naszej biblioteki pygl. Tutaj do metody gl.format i tutaj użyjemy naszego stringa port scanner. Teraz wydrukujmy ten nasz banner ASCII. Jak to będzie wyglądać, już ci pokazuję. Tutaj mam błąd, musimy oddzielić przecinkami te nasze biblioteki importowane i nie mamy tej biblioteki. Jeżeli jej nie mamy, to musimy ją zainstalować poprzez wydanie polecenia pip install py figlet. Nasza biblioteka została zainstalowana. Możemy przystąpić do wywołania naszego skryptu. I jak możemy sobie zobaczyć, będzie drukował po prostu taki napis w formacie ASCII. Zdefiniujmy sobie nasz target. I tutaj sprawdźmy sobie nasze funkcje. Czyli len -arc v. będzie równe 2, to wykonajmy nasz kod. Możemy sobie przetłumaczyć nasz hostname do adresu IP i tutaj zdefiniujmy sobie zmienną target, która będzie równała się odpowiednio nasz socket i metoda getHostName i pobieramy z naszego sysarg1, czyli z naszego drugiego parametru, else i tutaj nasze, nasza informacja o tym, jeżeli będzie zła liczba argumentów. Teraz wyświetlmy sobie nasz scan, dosyć ładnie. Czyli to będzie print, który wydrukuje linię 50 razy. Teraz nasz print i wyświetlmy informacje o skanowaniu naszego targetu. Skanowanie targetu, tutaj informacja połączenia naszego stringa, czyli odnosimy się do naszego target. I znowu wyświetlamy informację, print, scanning, started, wystartował o. No i tutaj podajemy naszą datę i godzinę poprzez funkcję string. Odnosimy się do naszej funkcji, którą sobie, czy tam metody, którą sobie zaimportowaliśmy z naszego daytime. Odnosimy się do daytime, now, to jest nasza funkcja. I teraz próbujemy, czyli try, i będziemy skanować nasze porty, czyli for port, in. I tutaj definiujemy nasz zakres, czyli range. Odpowiednio będzie to od portu numer 1 do portu 6553. No i teraz definiujemy sobie naszą instrukcję, która wykona to skanowanie. Czyli nasz, definiujemy sobie naszą zmienną S socket, odwołujemy się do metody socket w naszej bibliotece socket odpowiednio do socket af inet i do socket sock, stream i z powrotem do naszej biblioteki socket i metody set default time out. Ustawiamy tą wartość na 1. Definiujemy naszą nową zmienną result Łączymy się z tym naszym nowym obiektem, który stworzyliśmy, czyli w naszej 22. linii do zmiennej S i wykonujemy connect na naszym targecie i porcie. I teraz będziemy sprawdzać, i ten obiekt, który tutaj stworzyliśmy, będzie zwracał wartość 0, jeżeli port w danym targecie, czyli nasz adres IP będzie miał otwarty port, będzie po prostu zwracał wartość 0, inne odpowiedzi będą w tym przypadku świadczyły o tym, że port jest zamknięty. No i musimy wydrukować tą informację, czyli port is open. No i odnosimy się tutaj do naszego formatowania port, czyli naszą zmienną, którą tutaj sobie pobieramy z naszej. Pętli. A więc, jak widzimy sobie, ten skaner będzie skanował wszystkie porty od portu pierwszego do portu 65535 dla naszego konkretnego targetu. No i musimy na koniec zamknąć po wszystkich tu sprawdzeniach, czyli na każdą obrót naszej pętli, musimy zamknąć nasz socket, który połączyliśmy się poprzez tutaj odpowiednio nasz target i port. Tak, żeby zakończyć tą komunikację dla każdego portu. Dajemy jeden nasz accept dla naszego key interrupt i tutaj print wydrukujmy sobie. Jeżeli naciśniemy jakikolwiek klawisz to w tym przypadku wejdziemy z naszego skanowania i to wywoła naszą bibliotekę sys i metodę exit. Mamy drugie exception socket gay, gay error i tutaj odpowiednio będziemy printować, że HostName name nie może być zrezolwowany. I znowu sys exit i ostatni nas, exception socket error, jeżeli nasz serwer nie będzie odpowiadał, i znowu wywołujemy to w bibliotekę sys i w tym przypadku metodę exit. Sprawdźmy sobie działanie naszego skryptu. Mamy tutaj literówkę, sprawdźmy sobie w której linii, w linii 17. Tutaj nie zrobiliśmy literówki, tylko nie dodaliśmy dodatkowej informacji. Tutaj moglibyśmy dać nasze sys exit, jeżeli po prostu wejdziemy do instrukcji else, czyli nie podaliśmy wystarczającej liczby argumentów, przykładowo 2, to wyjdźmy z naszego programu. Wtedy nie będziemy mieli tej informacji o niezdefiniowanej naszej zmiennej. I odwołajmy się do samej funkcji exit, nie sysexit. Jak możemy sobie zobaczyć, mamy informację invalid and among argument. Tutaj możemy sobie dodać please use, use to arguments. No i teraz podajmy sobie te dwa argumenty, czyli będzie to 192.168.2.1. No i nasz port. A więc uruchommy nasz program, wydajemy polecenie port scanner py. Podajemy nasz host. I uruchamiamy skanowanie naszych portów. Oczywiście przy tak dużym zakresie może to długo potrwać. Nasz zakres mamy tutaj zdefiniowany. Jak możemy sobie zobaczyć, on przeskanuje po prostu wszystkie porty, więc to może troszeczkę zająć. Ewentualnie możemy zatrzymać nasz skrypt, wyczyścić ekran, tutaj zmienić zakres portów, czyli to będzie od 22 do 22. Zapiszmy sobie i wywołajmy nasz skrypt. Podejrzyjmy sobie adres IP tego hosta, tak żebyśmy mogli sami siebie po prostu najlepiej spingować i sprawdzić. Zobaczmy czy tutaj nasz port dokona skanu. Jak możemy sobie zobaczyć, rzeczywiście port 22 jest otwarty dla tego adresu IP, czyli jest to mój host, na którym jestem podłączony. Jak możemy sobie zobaczyć, wszystko działa idealnie, mamy informację jaki jest nasz target, kiedy się zaczęło skanowanie i informacje o tym, czy nasz port jest otwarty. Jeżeli chodzi o ten materiał, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji.